Cześć, witajcie. Witają Was Tomek Grochowski, Wojtek Dymowski i Błażej Goraj. A dzisiaj w programie? A dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, czego nauczyliśmy się o zarządzaniu projektami w czasie pandemii. Na przykład jak oddychać z maską. No nie da się, słuchajcie. No to zaczynamy. Moje pierwsze pytanie to są, słuchajcie, jakie są kluczowe wyzwania w komunikacji w projektach online, w pracy zdalnej? Jak sobie z tym radzić? O, to powiem ci, że ja czuję, że największym problemem to jest kreatywność. Kurczę, tyle razy mówiono i udowodniano, jak to aspekty fizyczne wzmacniają kreatywność. Tu biuro, takie śmakie, ta przestrzeń robocza. Ostatnio słyszałem, jak to ktoś opowiadał, że nie pozwala sprzątać biurek w firmie, bo jak masz nieposprzątane biurko, to ktoś przychodząc może zobaczyć bałagan na twoim biurku, w tym bałaganie może być coś ciekawego i może nawiązać się temat, wiesz, rozmowa jakaś i już jest kreatywny zespół. No ciężko mieć nieposprzątane biurko zdalnie, albo inaczej ciężko jest zauważyć, czy jest nieposprzątane biurko. Więc ta kreatywność moim zdaniem, kurczę, jest dużym wyzwaniem. Nie powiedziałbym, że się nie da tego rozwiązać. Moim zdaniem, ja przynajmniej próbuję, ciekaw jestem, jakie jest wasze zdanie, natomiast ja uważam, że warto ją jakoś pobudzać, warto jakby robić jakieś specjalne sesje, wykorzystywać narzędzia, ale ciągle mi brakuje jednak wspólnych spacerów na przykład. Wiesz co, ja bym powiedział, że to będzie w sumie trochę truizm, że zdalność, a w zasadzie brak kontaktu i brak pewnych elementów w komunikacji, które po prostu zostały wyeliminowane. Brakuje spontaniczności, nie mogę się odwrócić i odezwać do kogoś, bo muszę zapytać, czy ma chwilę, żeby połączyć się zdalnie przez wideo. Nie mogę połączyć zachowania osoby, którą obserwuję przez cały dzień, czy na przykład gdzieś tam rozmawiamy sobie spontanicznie w kuchni, czy widzę czyjąś mimikę twarzy, widzę sposób siedzenia, widzę zachowanie. Z tego też można dużo wyczytać. W tej chwili myślę, że to jest przeogromna bariera komunikacyjna, bo dużo takich rzeczy, które jakby wyczytuje się w powietrzu, nie ma dzisiaj z czego czytać, bo no moje powietrze jest w zasadzie oddzielone od was komputerami, monitorami. I myślę, że to jest taka największa bariera w tej chwili, to co się najmocniej w komunikacji zmieniło w tym okresie pandemii. Tak trochę ciągnąc, kontynuując temat, który Tomek zahaczył, to chyba najbardziej to widać w spotkaniach. Takim dla mnie ogromnym wyzwaniem jest zaangażowanie ludzi, utrzymanie zaangażowania na spotkaniach. Nie? To, żeby ludzie nie odpływali na tych spotkaniach, nie zajmowali się czymś innym, no bardzo łatwo się jest ukryć za ekranem monitora. I to jest moim zdaniem rzecz, z którą wiele osób sobie bardzo słabo radzi. Masz wrażenie, że z czasem, to z czasem w sensie jakby, no jesteśmy rok po rozpoczęciu pandemii, że to zaangażowanie w jakiś sposób zaczyna odpływać. Ja mam wrażenie, to jest takie moje postrzeganie w tej chwili, że ludzie trochę gubią uważność, trochę gubią fokus, coraz bardziej zaczynają być odsunięci, zamknięci w sobie. Może to jest trochę wynik właśnie tego braku tych bodźców komunikacyjnych, o których powiedziałem wcześniej, ale też odnoszę wrażenie, że rozmawiając przez te kamery, monitory, jesteśmy coraz bardziej rozproszeni. Tak, rozmawiając z kimś, mam jeden, czy drugi, czy trzeci monitor, ekran, na którym być może jest jakiś czat, być może jest jakiś e-mail, coś jeszcze i ciężko się skoncentrować w sali konferencyjnej, czy w kuchni przy kawie. Było to jednak prostsze, tu jest więcej takich no, przeszkadzaczy, które po prostu rozpraszają. Trudniej utrzymać uwagę, to co Wojtek powiedziałeś. Wiecie co, to przypomnieliście mi o czymś, ponieważ ja pierwsze koty za płoty z pracą zdalną miałem w 2008 roku i od tamtego czasu pamiętam, to było wyzwanie, a wtedy jeszcze nie było wideo, to wideo się dopiero tak naprawdę pojawiło w ostatnich latach. I przypomniałem sobie taką rzecz w kontekście kreatywności, w kontekście tego, co powiedzieliście. Kolega od nas z zespołu zorganizował spotkanie, pracowaliśmy wszyscy zdalnie i on zorganizował spotkanie pod tytułem Herbatka u Piotrka. Piotrek, jeśli oglądasz nas teraz, to pozdrawiam cię bardzo serdecznie. I teraz to było spotkanie bez celu projektowego, bo było spotkanie bez tak zwanego konkretu. To było spotkanie, żeby się spotkać, pogadać przy herbatce zdalnie. Wojtek, czy to trochę jest, jakby odpowiada na być może na
potrzeby, o której mówisz, żeby spacerować, żeby rozmawiać. Albo pytanie jest takie, czy wy też zdarza wam się mieć spotkanie zdalne bezcelowe, to znaczy, żeby się po prostu spotkać. Błażej, ja to powiem w ten sposób. Trochę uratowałeś starszych ludzi, ponieważ cieszy mnie, że ludzie w naszym wieku potrafili tak zrobić, ale moja zasadnicza odpowiedź, jeszcze jak słuchałem Tomka, była taka: ja obserwuję licealistów, swojego licealistę obserwuję. I skojarzyło mi się też, przeczytałem ostatnio w jakimś artykule, że wiecie, my tak typowo wieszamy psy na młodych, nie? Oni mają niby ten sam problem, tylko wiecie co? Oni sobie z tym radzą. Oni się tak wychowali, tak się urodzili, nauczyli w takich warunkach i coś, co my uznajemy za wyzwanie, często dla tego pokolenia jest normą. Oni potrafią robić 3 rzeczy naraz w czasie lekcji. Proszę nauczycieli, żeby tutaj się nie czepiali, ale potrafią być mimo wszystko, ja nie mówię, że wszyscy oczywiście, tak, ale znaczna część z nich, myślę, lepiej sobie z tym radzi, niż my byśmy sobie poradzili. Więc jest nadzieja w młodzieży. To, co zapytałeś, Błażej, spotkania bez celu, tak, sporo takich spotkań widziałem, w wielu takich spotkaniach uczestniczyłem, natomiast wiesz co, ja znowu odnoszę wrażenie, że więcej tych spotkań było w okresie wakacyjnym, tak, kwartał po rozpoczęciu pandemii, wszyscy próbowali znaleźć rzeczywiście sposób na to, żeby spotkać się online i porozmawiać o niczym, albo porozmawiać, żeby rozmawiać, albo być, żeby być, trochę tak jak to powiedziałeś. Natomiast odnoszę wrażenie znowu ostatnio, obserwując zespoły, które praktykowały tego typu jakby sytuacje, że to się trochę rozmywa. W jakiś sposób te spotkania w coraz większej mierze się nie utrzymują. Nie wiem, być może brakuje tego, że one w żaden sposób nie różnią się od tych spotkań, które mają cel. Są tak samo przez te same platformy wideokonferencyjne, z tych samych pokoi, przy tych samych biurkach. W związku z tym brakuje jakiegoś takiego oderwania się od kontekstu, bo to co Wojtek, ty powiedziałeś, wyjście na spacer. Tak? Możemy wyjść z biura, przejść się, pogadać, może to być rozmowa projektowa, ale może być rozmowa po prostu o czymkolwiek innym, bo jesteśmy w innym kontekście i może powinniśmy poszukać właśnie jakiegoś takiego sposobu na oderwanie kontekstu. Ale właśnie mam wrażenie, Tomek... spotkania na innej platformie wideo robić, żeby to było inne niż to, co robimy zawodowo. Sam też podałeś, mam wrażenie, pewne rozwiązanie, bo z jednej strony okej, to jest dobry pomysł, żeby spróbować to zrobić inaczej po prostu, bo inność pobudza kreatywność, ale z drugiej strony może zamiast robić osobne spotkania o niczym, to sprawdza się, żeby kawałek spotkania było o niczym, tak? Czyli bo tak rzeczywiście nauczyliśmy się trochę ganiać, że spotkanie ma taki wyznaczony czas i tam, wiecie, agenda jest napakowana od początku do końca, a może warto zacząć albo w trakcie, albo na koniec spotkania zostawić sobie właśnie taki czas na spotkanie o niczym. Wiecie, ja lubię zadawać takie proste pytanie na początku spotkania, co tam u was słychać, nie? Może oczywiście to nie jest wielkie spotkanie o niczym, ale potrafi z tego zrobić całkiem ciekawa dyskusja i potrafi... Właśnie, jeszcze też mi się przypomniała. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby zadawać takie proste pytania, co tam słychać, ponieważ dla project managera to jest często taki system monitorowania early warning. On się dowie przy okazji ciekawych rzeczy. I to działa też zdalnie. Mimo wszystko działa. Ale to, Wojtek, mówisz w charakterze small talku, nie? Takiego small talku otwierającego, tak, spotkanie, z którego może się coś wykrystalizować. Natomiast tutaj to, co wspominałem, to co też tutaj Tomek wspominał, to było to, że jakby dedykowane inne spotkanie. Jasne. I ty teraz mówisz, że można miksować jak najbardziej. Że jeśli nie działają lub nie masz czasu na dedykowane, to chociażby powrzucaj to kawałki tego w środek. Doświadczenia, to co widziałem, co działało, to jednak ważna jest umiejętność moderacji, zbudowania atmosfery. Czyli ten gospodarz, jak tu przychodzisz i nie tylko co pytasz, ale jak pytasz, co słychać, co tam się stało, nie? Co u was słychać? Umiejętności komunikacyjne, na panowie. Czy to nie jest po prostu wyświechtane WhatsApp, czy tam how is it i tak dalej, że po prostu tak jak w anglosaskiej kulturze, że tak naprawdę ktoś zadaje pytanie, ale nie słucha odpowiedzi, bo jest przyzwyczajony do tego, że druga strona powie OK. A tutaj, żeby zadać to w taki sposób, żeby druga strona powiedziała, to jest pytanie, jak się tego nauczyć. Ja proponuję, żebyśmy kiedyś nagrali odcinek o tym, jak szkolić ludzi z takich rzeczy. O, może być ciekawie. Ja bym powiedział, że takim bardzo ważnym elementem tego jest, czy chyba też taką moją nauką, czy nauczką z tego roku, będzie taki ogromny wzrost uważności, czy
konieczność znacznie większej uważności, na dużo więcej szczegółów trzeba zwracać uwagę i zauważać, bo mamy tych szczegółów znacznie mniej dostępnych. Nie widzimy osoby, nie możemy łapać kontekstu z całego dnia i potem na spotkaniu tylko ktoś jednym czy drugim zdaniem nam potwierdzi coś, co się nam w głowie budowało przez cały dzień. Także myślę, że przy tej komunikacji dużo szybciej musimy reagować na to, co się dzieje i wyłapywać znacznie więcej szczegółów. To jest trudniejsze, to jest niesamowicie trudne i wydaje mi się, że to jest jakieś takie wyzwanie, które nas w tej chwili być może stąd tak dogania wiele przy tej komunikacji. Być może stąd tak wiele, taka fala wręcz wypaleń, którą no, mamy do czynienia ostatnio, nie? Także to jest z tego właśnie, z tej konieczności ciągłej uważności, nie masz oddechu, nie? Jak dbać o dobre samopoczucie osób i zespołów, bo firmę interesuje zaangażowanie, my też mówiliśmy o zaangażowaniu, żeby zwiększyć zaangażowanie, ale powiedzmy, samopoczucie się na to przełoży. Jak dbać o to, żeby ludzie się dobrze czuli mimo wszystko? Ja może odpowiem trochę głosem tego, co słyszę od coraz większej liczby zespołów. Słyszę to, że ludzie coraz bardziej tęsknią i coraz bardziej ludziom brakuje interakcji, wspólnego robienia czegoś i wspólnego robienia czegoś nie tylko w kontekście no, osiągania celów zawodowych czy celów projektowych. Nie tylko robimy projekt, nie tylko realizujemy jakieś zadanie, deliverable zwane dostarczątkami, tylko robimy coś razem, żeby po prostu pobyć razem, żeby się trochę pobawić, żeby troszeczkę pogadać. Też w innych kontekstach niż tylko może jednak zespołów. Jesteśmy gatunkiem stadnym, nie? Na to wychodzi. To tak a propos samopoczucia, to ciężko zobaczyć, jak to się czuje rzeczywiście przez te spotkania online'owe. Na tym wycinku w kamerze po prostu widać te twarze, ale nie tak dobrze jak w rzeczywistości oczywiście. To, co zauważam też, że różni ludzie mają różne sytuacje, różne problemy. Warto zrobić w tej sytuacji trochę też spotkań jeden na jeden. Nie wszystko się da wyłapać w spotkaniach zespołowych. Zapytać, co kto potrzebuje. Może ktoś ma jakieś właśnie problemy no, w rodzinie, tak? Ktoś jest tam bardziej, że tak powiem, uderzony COVID-em, czy biznesowo, czy zdrowotnie. Ludzie się generalnie mocno teraz przejmują i to, co mówiliście, po prostu to jest fakt. Więc to, co zauważam i to co działa, to spotkania też jeden na jeden pomiędzy liderami a podwładnymi, osobami zespołów lub też różnego rodzaju narzędzia, które pomagają też odkrycie tego, co komu może być potrzebne, jakie projekty mogą mu pasować. I dzięki temu ludzie w takich sesjach jeden na jeden mam wrażenie, że zaczynają się trochę bardziej otwierać niż w takich spotkaniach zespołowych. To znaczy w spotkaniach zespołowych online'owych o tą spontaniczność trochę trudniej, tak? Bo trzeba mieć dobre połączenie, trzeba mieć dobre kamery i wszystko, a w spotkaniach jeden na jeden myśmy się już trochę przyzwyczaili, jak dobrze działa Zoom czy inne narzędzia, to widzę, że ta spontaniczność trochę wraca, więc ja bym zasugerował, żeby zadbać o siebie w sposób taki, żeby też rozmawiać więcej jeden na jeden. Ja myślę, że nawet można się posunąć do tego, jeśli jesteśmy firmą, która ma biuro, tylko z okazji z powodu pandemii pracuje zdalnie, można nawet na to jedno spotkanie, wiecie, z zachowaniem reżimu sanitarnego spotkać się na miejscu, tak, jeśli to pracownikowi zwiększy komfort. No teraz to jest taka trochę ruletka, nie? Że zwiększy komfort komunikacyjny, ale będzie wprowadzać strach związany z potencjalną możliwością zakażenia, więc no właśnie, to jest teraz taka zawsze taka decyzja i szacowanie ryzyka. Nie? Wiecie co, przy tym co mówicie, przyszła mi do głowy właśnie taka myśl, że być może powinniśmy zwiększyć ilość takiej spontanicznej komunikacji, bo w zasadzie dzisiaj, wiele miesięcy po rozpoczęciu pandemii, gdzie nauczyliśmy się w pewien sposób funkcjonować w kalendarzach, na spotkaniach online, na tych wideokonferencjach, to wszystko jest ułożone, zaplanowane, o tej godzinie się zaczyna, o tej się kończy, to jest następne spotkanie. W zasadzie to jest taki dzień prowadzony przez kalendarz. Brakuje trochę miejsca na to, żeby złapać i zapytać, co tam słychać. Tak sobie myślę, gdybym po prostu złapał za telefon i pomyślałem o kimś, że może, nie wiem, źle wyglądał na spotkaniu, albo był jakiś taki, nie wiem, przytłoczony, albo coś nie szło, tak? Nie było flow na tym spotkaniu. Chwytam za komórkę, dzwonię i mówię, słuchaj, no co tam słychać? Takie proste, co słychać, nie? Jak ktoś u kogoś nie słychać, dzwoni mocno tak nieharmonijnie, to pewnie powie i pewnie mamy fajną rozmowę. Myślę, że w takim razie po prostu rozmawiajmy, dzwońmy do tych ludzi,
I pytajmy, co u nich. Nie umawiajmy się na spotkanie, tak? Czy możemy się umówić na spotkanie, żeby pogadać, co u ciebie słychać. Nie, widzisz, że coś u kogoś nie działa? Zadzwoń, zapytaj, tak. Ale na spontanie. Najwyżej ci powie, że nie ma czasu rozmawiać teraz. Dorzuciłbym tu jedną małą rzecz, dlatego że trochę musimy niestety tutaj jako menadżerowie, liderzy wchodzić w umiejętności psychologiczne, nie za głęboko, nie chcę tego drążyć, ale tak jest. I czasem jest tak, że te osoby nie potrafią się jeszcze otworzyć, więc można wykorzystać jakby feedback w drugą stronę, czyli można zadzwonić i powiedzieć, słuchaj, co sądzisz o spotkaniu, jak ci się podobało spotkanie? Jakby nie atakować tej osoby, dzwonisz i mówisz, co tam, bo to może wyglądać jak lider czy menadżer, który się przestraszył, może ja przestałem dowozić, może uważają, że trzeba mnie zwolnić, tak? To może napędzić niepotrzebnego stracha, ale właśnie dzwoniłbym, zapytał, jak ci się podobało spotkanie, czy masz jakieś komentarze do spotkania i potem bym spróbował przejść do tego, jak zadbać o tego człowieka. Bardzo ciekawy pomysł, Wojtek. Dorzuciłbym też do tego systemowo rozważanie, czy jesteśmy w stanie zrobić jakąś arcyprostą badanie, ankietę, coś o samopoczucie, jakieś proste pytanie, takie 1-5 gwiazdek, jak się czujesz, czy ja pamiętam kiedyś nawet w jakimś zespole stosowaliśmy po prostu tak zwane, nazywaliśmy to prognoza pogody, czyli pytaliśmy ludzi, czy jest słońce, czy jest deszcz, czy jest chmura, czy jest grad, mogli sobie kliknąć i robiliśmy to dość periodycznie i widzieliśmy pewne trendy, nie? Bo to, że ja jestem wkurzony, czy ktoś jest wkurzony danego dnia, to jest jeszcze do przeżycia, pod warunkiem, że za tydzień będzie dobrze, nie? Ale jeżeli ktoś jest w takim dole, w takim po prostu gradobiciu, w takiej ciemnej chmurze przez kilka tygodni, no to może prowadzić do jakiejś depresji, nie? Do jakichś złych stanów, więc tego typu proste narzędzie, ale prosta ankieta, jedno, dwa pytania, najlepiej jedno, po prostu jak jest, pozwala liderowi, menadżerowi ustalić sytuację, przynajmniej średnią, przynajmniej trend, czy idziemy lekko w górę, czy idziemy lekko w dół. Konkretnie przypomina mi się, na ostatnim niezdalnym kongresie PMI człowiek jeden opowiadał o tym, jak to u nich w firmie jest takie narzędzie, na którym pracownik każdego dnia może zaznaczyć, czy mu się pogorszyło, i jego lider, bezpośredni przełożony, menadżer, jakby wszyscy to widzą, czyli ktoś może zareagować, a wręcz chyba tam było tak, że powinien zareagować. Pomysł jest naprawdę dobry, uważam. No dobra, ale to widać, kto to kliknął? Wiesz, to może być różnie zrobione, tam było to widać, nie? Natomiast tutaj oczywiście jasne jest, że to ma pewne ryzyko też i trzeba by to odpowiednio rozegrać. Ale tu się podzielę z wami, ponieważ my w tej chwili w organizacji, w której pracuję, zrobiliśmy tego typu rozwiązanie, nazywamy to Happiness Indexem. Kilka czy nawet kilkanaście zespołów używa tego co tydzień, wypełniając prostą ankietę na zasadzie właśnie takiego happinessa, czy jesteś szczęśliwy, czy jesteś nieszczęśliwy. Pytań tam są chyba cztery czy pięć pytań, ale one z grubsza do tego samego się sprowadzają. Mają ten mechanizm, o którym Bożej mówiłeś, czyli badają w danym momencie stan, tak? To nie jest żadne długoterminowe, to nie jest żadna analiza wielomiesięczna, tylko tu i teraz, dzisiaj, jak się czujesz, faktycznie wychwytujemy, jeżeli nagle coś się gdzieś przedłuża i trend zaczyna ciągnąć w dół, albo jakiś zespół znacząco odstaje od innego, i służy to do tego, żeby wyłapać tych, którzy nagle ciągną w dół i zapytać, okej, co słychać? Czemu jest ci tutaj tak źle? Nie jest to takie zupełnie anonimowe i to działa. To działa, bo ludzie po prostu widząc, że mają że ktoś ich wysłucha, wesprze, pomoże, przyjdzie i zapyta, jak ci mogę pomóc? Co mogę dla ciebie zrobić? Bo widzę, że coś nie działa, coś jest nie okej. To jedynie to. Tylko rozróżniam różnicę, że tutaj jest jakby widać, kto to odpowiedział. Ja jestem zwolennikiem jednak jakiejś anonimowości, to znaczy, że ludzie mogą po prostu kliknąć, co uważają i jakby nie będzie tego widać, że to oni kliknęli, i to jest taki benchmark menadżera, nie? Natomiast w rozmowach jeden na jeden trzeba to wyłapywać i tutaj zastanawiam się, czy ludzie są tacy skorzy, żeby kliknąć zawsze, czy tam odpowiedzieć, że są wkurzeni, no i za chwilę przychodzi ktoś i mówi, słuchaj, no to jak tam u ciebie? Wiesz, myślę, że myślę, że z założenia może i nie, natomiast jeżeli zobaczą, że ktoś na to zareagował, ktoś przyszedł, zapytał, jak może pomóc, i co więcej, pomógł i zrobił coś, co pomogło usunąć, wiesz, ten czynnik unhappinessu, to w sumie następnym razem czemu nie wypełnić tej ankiety ponownie, czemu się pod tym nie podpisać, skoro to może sprawić, że ktoś po prostu natychmiast zareaguje i zajmie się rozwiązaniem problemu. To co, panowie, ja jako człowiek od podsumowania zapytam znowu po jednej najważniejszej rzeczy, którą wynieśliśmy z tego odcinka, co was zaskoczyło, co wam najbardziej utkwiło w pamięci spontanicznie.
To dla mnie kreatywność, to o czym mówiłeś Wojtek, żeby zastanawiać się nad nią i zacząłem myśleć nad tym, jak zrobić spacery w reżimie sanitarnym, to znaczy, że się idzie z kimś na przykład 2 metry czy 3 metry oddalonym, ale się widzi tą osobę. Zacząłem myśleć i kminić o tego typu rozwiązaniach. Dzięki Ci za inspirację. To ja biorę dzisiaj te narzędzia, mechanizmy czy pomysły od mierzenia, sprawdzania, jak ludzie się czują. Myślę, że tak jak rok temu, nie do końca wyobrażałbym sobie jeszcze, że moglibyśmy w całej organizacji pytać ludzi, jak się czują, bo to tak trochę wielkim bratem zalatywało. To w sumie dzisiaj okazuje się, że to może być naprawdę całkiem fajne narzędzie w sytuacji, gdzie ten brak kontaktu, brak rozmowy może sprawiać, że komuś po prostu jest źle, ciężko i to nam pozwoli to wychwycić i szybciej zareagować, szybciej taką osobę wesprzeć. A ja bym postawił za to na wrażliwość lidera, menadżera, kierownika projektu, czyli takie zwracanie uwagi na to, że jesteśmy też ludźmi i nie skupianie się na takim po prostu prowadzeniu spotkań. Pamiętajmy o tym, że warto chwilę pogadać, zadbać o siebie, uśmiechnąć się do siebie po prostu. No i w ramach wrażliwości zostawcie dla nas lajka, zasubskrybujcie kanał. My też wtedy będziemy się czuli bardziej zaopiekowani i nasz happiness index pewnie i uśmiechniemy się do was, dokładnie tak.